8 listopada. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Jak dzisiaj się wyspałeś? Jesteś zmęczony? Czy może super, przespałem całą noc? Dzisiejszy fragment biblijny z Psalmu 63 kieruje nasze myśli na noc, na nasze spanie, odpoczywanie. W 7 wierszu czytamy: Boże, wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. Często zdarza się tak, że, nie wiem jak u Was, ale u mnie ostatnio coraz częściej, ponieważ syn nas budzi bardzo często, nie umiem wtedy spać. Zastanawiałam się na początku, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego nie mogę spać, co się dzieje. Aż w pewnym momencie moi rodzice razem i teściowie powiedzieli, wykorzystaj dobrze ten czas. Może w nocy właśnie masz jakieś zadanie. I wtedy pomyślałam, że tak, modlitwa jest czymś dobrym. Nawet ten werset właśnie mówi, rozmyślam o Tobie w nocy. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, abyście, kiedy nie umiecie spać, wykorzystali czas na rozmowę z Bogiem. Na modlitwę o innych, o siebie, o wszystkie troski, o wszystko, co leży Wam na sumieniu, na sercu, o tym, z czym się zmagacie. Może wymienicie wszystkich, może przyjdzie Wam na myśl ktoś, o kim dawno nie myśleliście, dawno z kimś się nie kontaktowaliście. A Bóg właśnie Was chce wykorzystać, abyście o tą osobę się modlili. Nie jest dla nas to zrozumiałe, dlaczego czasem nie umiemy w nocy spać. Jednak Bóg wie. Pozwólcie, że z drugiego fragmentu przeczytam trochę większy fragment. Pierwszy list Pawła do Koryntian, końcówka hymnu miłości, od 11 wiersza. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakoby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Wtedy w nocy, kiedy się budzimy, najczęściej nie wiemy dlaczego. Dlaczego nie umiemy zasnąć? Dlaczego trwamy z własnymi myślami? Zachęcam nas, abyśmy wtedy właśnie kierowali się tymi myślami. Wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja, że Bóg nas ochrania i naszych bliskich. Wiara, że Bóg jest z nami i może nas wykorzystać, abyśmy właśnie kogoś wsparli w modlitwie. I nadzieja, bo ona umiera ostatnia. Życzę nam, moi drodzy, abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością. Miłością do drugiego człowieka, miłością do Boga. Jeżeli nie umiesz w nocy spać, wykorzystaj dobrze ten czas. Weź Słowo Boże, poczytaj, pomódl się. Porozmawiaj z Twoim Bogiem, z naszym Panem i Stwórcą, w ciszy i skupieniu. Pozwólcie, że zakończę modlitwą biskupa Chrystiana Georga. Kiedy kładę się spać, mój Zbawicielu, i rozważam to, co dla mnie uczyniłeś. Mój umysł chwali Cię, a Ty pełen łaski i dobroci, opiekuj się mną także w nocy. Amen. Życzę Wam, aby te myśli nie były czymś negatywnym. To rozbudzenie się nie było takie o nie znowu, ale żebyście dobrze wykorzystali ten czas. Czy Wam błogosławionego dnia z Panem Bogiem.